Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku z serii z gry Witch's Legacy 6 The Dark Throne, czyli Dziedzictwo Czarownic, szósta część, czarny, ciemny, mroczny tron. I jesteśmy sobie teraz tutaj w takiej pięknej lokacji, właściwie wszystkie te lokacje są ładne, bo na tym polegają te gry, żeby to właśnie było takie ładne i żeby się przyjemnie na to patrzyło. Mam nadzieję, że jak do tej pory Wam się podoba ta część. Jak dla mnie jest trochę bardziej mroczna niż pozostała, ale to jakby działa na plus. Dobrze, więc co my tu możemy zrobić? Aha, tutaj żaba powinna być. Czy coś tu jeszcze możemy zrobić? Chyba nie. Przynajmniej obecnie nie. Symbolu tu brakuje. No na razie nie mamy go. A tutaj brakuje liścia dębu. I też go nie mamy. Ale za to możemy tam wysłać Zgretka może, żeby tam wlazł. Jeśli mu się uda, chociaż chyba trochę za wysoko jest. Nie wiem, czy on tam sięgnie. A może? U. Aha, dobra, zaciął się, że tak powiem. Chyba to mydło to nie bardzo nam, a może jednak nam pomoże. Ale kurde, wykminiłam. Dobra, co tam masz? Dzięki, jajko. Okej. Okay. Co my tu mamy? O! Dobra. Aha, i to są ukryte obiekty, tak? Dobra. Jakiejś broni nam brakuje. A cóż to jest? Tutaj to trzeba dać. Dobra. To jest część... Aha, dobra, już wiem. Tego. Okej. Wąż. Jeszcze z tej strony. A to jest brudne, nie? Zaraz. I ten wąż jeszcze gdzieś. Że tu gdzieś jest. Jest. Dobra. Czyli Harold Tragan zbudował tą studnię na źródle tego właśnie magicznego światła. Aha, i rozkazał swoim podwładnym, czy też następcom, aby bronili tej studni od zła. Dobrze, i ten emblemat był tu. Okej. O, tu więcej potrzeba rzeczy. Aha, mamy znaleźć te brakujące kawałki.
rozumiem, na tej mapie. To są jakieś, kurde, żuki, czy coś w tym stylu. No dobrze, szukamy żuków. O nie, wyłączyłam. Dobra, jeszcze jeden ten żuk. Gdzieś. Drogi żuku. Jest. Okej. Here lies Harold. Perhaps I can summon his spirit. I can't interfere with the living, but he's dead. I think I've discovered a loophole. Okej, czyli tutaj spoczywa Harold i być może mogę z nim porozmawiać. Nie mogę interweniować, nie mogę jakby rozmawiać i mieć jakichkolwiek interakcji z żywymi, ale może mogę ze zmarłymi. Chyba znalazłem jakąś, wiecie, dziurę w tym prawie, że nie mogę się z nikim porozumiewać, bo chodzi o to, że on się przeniósł w czasie, tak? Pamiętacie? I jak ktoś przenosi się w czasie, no to nie może jakby zmieniać wydarzeń, bo będą one miały wpływ na to, co się potem stanie w przyszłości. Ale ponieważ ten Herald jest nieżywy, no to może będzie coś tutaj dało radę. Jakoś porozmawiać, coś wymyśleć razem. Tam jakiejś części nie ma. Tutaj brakuje jakiegoś zwoju, czy czegoś w tym stylu. Czy to jest to? Chyba tak. Okej. Nie możesz wezwać. Haha, nie możesz wezwać tego ducha, on nie słucha. Yes, well, I remember the symbols on this scroll, chump. Cóż, ja pamiętam te symbole z tego zwoju. The chance! I know what the spell looks like and I'll burn it! My mistress demands it! Aha, czyli on powiedział, że on wie, jak wygląda ten ten czar i go spali. I mówi, że jego władczyni tego wymaga. Świetnie. Jajko. To jest chyba właśnie ten zwój i coś tu jeszcze potrzeba. Dobra, mamy rybę. Dobra, czyli to. Jajko. I potrzebujemy innego tutaj. Tego czaru, tak? No dobra. Tą rybę tam wsadzić. Medalion. To jaka jest sprzączka. To to? Nie, chyba nie. Dobra. Okej, cofnijmy się w takim razie. Nie. I zobaczmy, co tu jeszcze można zrobić. No tu coś niby można. A gdzie? Może nie widzę czegoś na przykład. Też jest to możliwe. Dobra, podpowiedź. No tu niby coś można zrobić. Aha, i mamy glinę. Dobra, ryba. Okej. O, super, ten kawałek co nam był potrzebny. I to jest do tuszu, ale jest chyba pust. Aha, dobra, możemy zrobić z cytrynowym sokiem niewidzialny ten tusz. Dobrze, czy my mamy scroll? No nie mamy scroll. Zwoju nie mamy. Ale będziemy mieć jakoś. Aha, rozumiem, że mam to poprzemieszczać, tak? Ło. No to jest
raczej nieprosta sprawa tutaj, widzę. Tym bardziej, że nie do końca pamiętam, jak to miało wyglądać, tak szczerze mówiąc. To był tył tego, czy przód? Sądzę. To nie jest to. To gdzie to drzewo, które tam było? Może to jest to? No. To jest. Aha, to będzie tam u góry. A ten kolej z tymi nogami też chyba będzie jakoś z tamtej strony, nie? Pasuje, może i pasuje w sumie. To nie jest ten koleś, czy to jest ten? Rycerz w ogóle. I to ten. No właśnie. I ten drugi gostek. Pewnie będzie gdzieś tu. No właśnie. Z tej strony. Dobra, pomęczę się jeszcze chwilę z tym, ale... Jeżeli to się nie uda... zrobić jakoś w miarę sprawnie, no to będziemy musieli pominąć tą zagadkę, bo to nie będzie sensu nad tym siedzieć tutaj 3 godziny. Jestem pewna, że jak sami to spróbujecie ogarnąć, to wam się uda w końcu.
teraz, a jego noga tam nie pasuje. To będzie tu, to już wiemy. A to drzewo chyba będzie tam. To będzie tam. Dobra, dajemy spokój. No ale blisko było. Całkiem. Okej, chyba mamy ten zwój, tak? Tak. Super. I jeszcze mamy talizman. Dobra, napiszmy ten czar. Tym niewidzialnym tuszem. Dobra. I teraz możemy to tutaj dać. Dobra, możemy to podgrzać. I to pokaże nam ten czar. Okej. Dobra, chyba się udało, tak? Czemu mnie napastujesz? Your well's been sealed with dark magic. You've got to remove it. Twoja studnia została zamknięta, tak wiecie, na amen czarną magią. Musisz ją usunąć. I'm not fall for your trickery. Bring me the seal of the Dragon Clan, and I'll know you retrieved it from the well. It can only be taken by one with a pure heart. Nie poddam się twoim sztuczkom. Przynieś mi, wiecie, dowód. Taką pieczęć klanu Draganów i wtedy będę wiedział, że zdobyłeś ją ze studni. Ten przedmiot może być tylko zabrany przez kogoś z czystym sercem. If the well is blocked, how am I to get the dragon seal? Jeżeli ta studnia jest zablokowana, to jak dostanę się w ogóle do tej pieczęci tego dragana? Must I do everything? Very well. Here. Czy ja muszę wszystko robić? Bardzo proszę. Tutaj. Masz. O, dzięki. Okej, coś tu się pojawiło nam. Nie ma jednej części. No dobra. Gdzie my mamy tego szukać? Tu? Tu. Okej. Jak mam to wydostać? Może tym? Okej. Aha, i mogę tam wleźć teraz. Dobra. Puzelek. Aha, i te talizmany. Tu idę. Muszę to jakoś otworzyć. Jeszcze wiadro, a tutaj łyżka. O, super. Fajowsko. Tam jest coś trujące. A my mamy glinę. O, kosa. Dobra, teraz tutaj. Aha. Dobra, tam się przedostali, widzę. Okej, z Elizabeth. Tak mi się wydaje, że to była Elizabeth. Tak czy nie? Chyba tak. Dobra, tu już byliśmy. Ktoś zabrał tą poduszkę.
I mamy ukryte obiekty znów. Tu możemy podpalić pochodnie. Tam się coś pali nieźle. No. A czemu nie? Aha, to dobra, to umoczyć w tej smole, tak? Dobra. Okej. Okay. Jest to pochodnia. Składać do kupy, tak mi się wydaje. Ale gdzie? A tam coś było, coś widziałam. Dobra. To był węgielek, nie? Mhm. Dobra, młota szukamy. Na przykład. Dużego, ok. I taczki. I buta. I koniczyny. Zielonej, jak mnie mam. Chyba. Niepowiedziane, ale raczej. O, jest. I jeszcze piły. I raczej chyba dłużej. Dobra, nie widzę, więc się tym wspomogę. Okej. Mamy talizman tej łyżki całej. Czy ja coś tu jeszcze mogę zrobić? O, mam tą kosę. Dobra. Kulta spadła, się poturlała. Okej. Czyli mamy tą kulkę tam przemieścić do fontanny. Jak mnie mam.
No i gdyby to było z drugiej strony, co? Ale nie jest. Jeszcze raz spróbujemy w tą stronę tym razem. Dobra, nie wiem. Ciekawe, okej. Okej, mamy złoty liść i to był chyba ten liść dębu, nie? Tak mi się wydaje. Połowa. No dobra. Spoko, ale jest i talizman, który się bardzo przyda. Gdzie ten talizman był? Nie, też nie tu. Tu. Obrońcy studni, ogromne grzyby, pochłaniają całą ciemną magię, czarną magię, tej tutaj, wiecie, misy nazwijmy to. Jeżeli je rozgromisz, w sensie zdejmiesz ten czar, ta misa też przestanie być zaczarowana, ale nie na zbyt długi czas. Więc jeżeli... Aha, nie na zbyt długi czas, jeżeli skoncentrowana ilość tej ciemnej, czarnej magii jest duża. Możesz całkowicie zdjąć te czary tylko za pomocą grzybu, który jest, wiecie, taki leczący, ma właściwości lecznicze. I on sobie rośnie. Tutaj w tej dolinie niby. Dobra. Mamy żabę. Zatoce w dolinie. No, w zatoce, tak to nazwijmy. Dobra, dajmy tą żabę tu. Okej. Aha, i to jest właśnie ten grzyb. No to nie było jakieś trudne w takim razie. Dobra, gdzie ta studnia? Tu. Proszę bardzo, grzyb. Oczyścić. Dobra. Już. Oczyściło się. O. I am the keeper of the local plants, but I can't hold on much longer. Evil magic has poisoned the well.
and it's penetrating the soil and roots. Ja jestem odpowiedzialny za lokalne rośliny, ale nie mogę już zbyt dłużej, wiecie, tego przetrzymać, dlatego że ta czarna magia spustoszyła i zatruła studnie, jak również korzenie i ziemię. I've got to help him and thereby help Lynn. Muszę mu pomóc i tak samo pomóc również Lynn. Przy okazji jakby. Dobra, obiekcik. Mamy ten sygnet. I to jest chyba to, co on chciał, tak? I know where to find the woman who cursed the world. Here is her secret refuge. Looking to the magic sphere to learn more. I'm just a ghost. I can't open this door. But you'll find a way. Wiem, gdzie znaleźć kobietę, która przekleła tą studnię. Tutaj jest jej sekretna kryjówka. Spójrz w tą magiczną kulę, żeby się więcej dowiedzieć. Ja jestem tylko duchem i nie mogę otworzyć tych drzwi, ale ty jakoś dasz sobie radę. Dobra, dzięki. Ożywiająca woda. W porządku. O, proszę, jak ładnie. I co ja mam połączyć te? Czy ja mam je po prostu tak poukładać, żeby to miało sens? Chyba, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Aha, dobra, rozumiem już. Mhm. Dobrze. Aha, i to jest kawałek tego liścia, którego nam brakowało. Dobra, mamy czaszkowy jakiś taki przedmiot. Okrągły dysk. Nawet wiem, gdzie on będzie. Więc jak się tylko uporamy z tymi ukrytymi obiektami, to zaraz tam pójdziemy. Zniszczone to misterko jest. Zamienimy. Jeszcze czaszka. Jest. Idziemy ogarnąć ten dysk. I rozumiem, że on to poprzestawiać, tak? Ale szczerze mówiąc, to nie do końca wiem jak. To się wtedy podświetli, jak to jest dobrze, czy co?
jest jej ręka. A ta czaszka cała? Dzisiaj nie mam ręki do tych zagadek. A no nic. Ale dobra, jest kryjówka Morgany. Ło, nieźle. Wódłoneczka. Świetnie. Tutaj jakiś symbol jest potrzebny. Zajrzeć chyba w tą kulę, tak? Okej, okay, a co to będzie? Czegoś tu brakuje ewidentnie. Trochę tu mrocznie. Cimno. Zimno. Tego na razie nie wiemy. Można zapalić pochodnie. Dobra. Okej. Coś tam jest ewidentnie. Zimno mu. Tak, coś mu musimy dać. No to mu chyba raczej nie pomoże. A tutaj? Okej. I co? Coś się zmieniło? Aha, literka D. Dobra. Super, motylek. Biedronka. Kwiatuszek. I mamy statek. Okej. A, super, to roślina. Poduszka. Ta od sofy, super. Teraz amulety mamy znaleźć. To nie jest amulet, czasem jest. To też nie jest? Też jest chyba, nie? Cztery jeszcze.
teraz już regularne, widzę. Ukryte obiekty. Piesa jeszcze szukamy. To jest. I księżyca. Gdzieś. I ptaka. Księżyc jest. A ptak. Rękawice mamy. Podusia. Super, medalion. Okej. O, super, tu jakiś kawałeczek czegoś. Czuję, że ktoś obcy tu jest. Rzuciła te nożyczki. Dobra. Mam to uciąć. Okej. Ubranko, tak? Rozumiem, robimy. Dla zgretka, żeby było mu ciepło. No, pięknie. Teraz tak, to było tu. Proszę bardzo. Ubranko. Ojej. Dobra, dziękuję bardzo. I to chyba było to. Aha. Dobra. I teraz tak, trzeba te połówki znaleźć, nie? Okej. Morgana killed Wolfgang's parents in order to perform the initiation ceremony on his sister Elizabeth. Morgana zabiła rodziców Wolfganga, żeby mogła przeprowadzić tę ceremonię, wiecie, przystąpienia dla siostry Wolfganga, czyli Elizabeth. No nieźle. Morgana put a spell on Elizabeth. She was planning to get Wolfgang out of the way, but she learned his secret. Morgana rzuciła czar na Elizabeth i chciała zniszczyć Wolfganga, ale nauczyła się jego sekretu. Poznała jego sekret. Dobra, Wolfgang chyba normalnie wygląda, tak czy nie? Tak. Ta
Morgana followed Wolfgang to the Well of Light Magic. She destroyed him and sealed the well. Aha, czyli Morgana podążała za Wolfgangiem do tej studni białych mocy, dobrych mocy, zniszczyła go i zaczarowała studnię. The well can only be unsealed when Morgana dies. I ten czar może być tylko zrzucony, kiedy Morgana umrze. That means I'll have to travel back to the present to unseal the well. In the present, Morgana is already dead. But first I must charge the ruler of time. Czyli muszę zapodróżować jakby z powrotem do teraźniejszości, bo wtedy już Morgany nie ma, Morgana nie żyje, ale na razie muszę naładować ten zmieniacz czasu. No tak. Dobrze kombinujesz, Edward. Dobra. Okej. Co ja tu właściwie robię? No tak. Aha. Okej. Czyli naładujmy ten zmieniacz czasu. Dobra, i to jest doskonały moment na zakończenie tego odcinka, bo widzę, że tutaj jeszcze ta historia jest całkiem długa. Dłuższa zdaje się niż poprzednie części, ale to nawet fajnie, bo jest ciekawa i się nadal rozwija. Myślałam, że już wiecie, tą koronę tam spróbujemy rozładować z tej czarnej magii i będzie tyle. A tutaj jeszcze po drodze jest całkiem sporo różnych zadań, więc fajnie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za słuchanie, za subskrypcję, za komentarze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z tej samej serii. Cześć!